Mateusz Kaniowski, kanał Kanu Typuje. Siemanko, moi drodzy, rozpoczynamy wielki cykl typowania Fame Reborn przed każdą galą Fame'u. Nagrywam dla Was 5 odcinków, gdzie biorę pod lupę każdy pojedynek. Na czym polega? To są dłuższe filmiki, gdzie każdy pojedynek rozkładam na czynniki pierwsze i znajduję najciekawszy kurs, a potem na sam koniec na moim głównym kanale Mateusz Kaniowski mam jeden duży filmik, gdzie zero-jedynkowo oceniam, kto wygra starcie. Tutaj nie oceniam zero-jedynkowo, tylko staram się znaleźć coś ciekawszego, żebyśmy mogli wygrać jak najwięcej pieniędzy. Czas rozpocząć Fame Reborn i zaczynamy od mocnego uderzenia. Co-main event, Bandura kontra Piotr Szeliga. Patrząc na doświadczenie, wiele osób wskazałoby, że walkę powinien wygrać Piotr Szeliga, natomiast patrząc na kursy bukmacherskie, niekoniecznie. Kurs na Piotra jest bliski trójki, co zostawia tak naprawdę Patryka Bandurskiego w świetle wielkiego faworyta. Dlaczego? Przede wszystkim Patryk jest wyższy o 11 cm. Chłopaki są w tym samym wieku, zasięg rąk to 14 cm w zasięgu przewagi dla Patryka. Waga również jest dla Patryka kategoria open, natomiast wiemy, że on podczas pojedynków waży dużo mniej niż na co dzień, dużo nabiera tej masy w międzyczasie, ale to co jest najważniejsze w tym wszystkim, to to, że bardzo często kursy bukmacherskie na Freak Fighty mają takie przeniesienie się do tego, co zawodnik pokazał w ostatnim pojedynku oraz jak jest lubiany. Bardzo często tak się rozkładają kursy, ponieważ gracze grają bardzo często sugerując się sympatią, a nie faktami. A fakty są takie, że Szeliga stoczył 8 walk, z czego 4 z nich stoczył naprawdę z bardzo mocnymi zawodowcami i niejednokrotnie pokazał się nawet z niezłej strony. To co jest ważne, to to, że Szeliga trenuje dużo dłużej od Patryka Bandurskiego, jest bardziej wytrenowany, a Bandura zawalczył raz i wygrał decyzją 2-1, jeżeli dobrze pamiętam, z Alanem Kwiecińskim, a nawet na 100% dobrze pamiętam. I pokazał się w tym pojedynku bardzo dobrze. Natomiast różnica między Bandurą, między Alanem a Szeligą jest taka, że Szeli waży dużo mocniej i ma coś, czego Alan nie ma aż tak dopracowanego, czyli knockout power. Jak trafi raz, to zabije. To jest boks, małe rękawice, 3 rundy po 3 minuty. Czy z małym doświadczeniem Patryka Bandurskiego, który jednak z tego co pamiętam właśnie, to on trenuje sobie w zaciszu razem z osobami ze swojej rodziny, razem z kolegami. Czy może to pomóc mocno wytrenowanemu, dużo dłużej trenującemu Patrykowi Szelidze w Akademii Sportów Walki Wilanów, gdzie jednak jedno uderzenie może zmienić wszystko? To się okaże. Natomiast jeżeli miałbym od razu tak obstawiać, kto wygra zero-jedynkowo, to uważam, że szanse są tutaj bardzo wyrównane. Ale jeżeli mam kursy, które podpowiadają mi, że za obstawienie Szeligi możemy wygrać kupę pieniędzy, a wiem, że Szeliga naprawdę bardzo dobrze pokazał się w pierwszej rundzie walki z Michałem Pasternakiem. Z Wrzoskiem już nie do końca, ale miał te swoje momenty, jak chociażby nokautując Araba czy Wujaszka Fericze. I sądzę, że przy takim stopniu wytrenowania, przy trenowaniu z tak mocnymi nazwiskami jak właśnie Pasternak u Mirka Oknińskiego, warto jest zaryzykować w tym kursie na niego i żeby nie było, ja nie skreślam Bandury, ale uważam, że tutaj przy tym kursie trzeba korzystać i obstawiać, no bo jak Szeliga wygra, mamy naprawdę fajne pieniążki do wygrania. Druga walka na tej karcie to pojedynek Lizzy kontra Nafcia. Na razie wziąłem te pojedynki, gdzie nie ma żadnych tutaj w internetowych przecieków, że coś się może nie odbyć, bo jak wiecie i oglądacie wszystkie kanały, no to jednak wiele się mówi o jakichś zmianach, więc wziąłem te pojedynki, o których wiadomo, że się odbędą. Lizzy kontra Nafcia. No i tutaj tak, trzeba ta starsza Natalia, ale bardziej doświadczona Lizzy, ponieważ jest to debiut Nafci. Liza i właśnie Natalia Korgol miały ze sobą konflikt, dość głośno się obrażały, teraz się to wszystko uspokoiło. No i mają zawalczyć, no i nic dziwnego, że Lizzy ma tak dobry kurs, znaczy dobry dla siebie samej, ponieważ nas to nie jest zbyt atrakcyjny, 1.15. Ponieważ naprawdę bardzo dobrze się pokazała w swojej ostatniej walce. Wygrała ją decyzją, ale już w kilka sekund praktycznie znokautowała Olgę Sałacką. No i tutaj uważam, że Nafcia, jeżeli wcześniej nie trenowała, a z tego co wiemy nie jest wytrenowana, będzie miała naprawdę bardzo ciężki orzech do zgryzienia w tym pojedynku. To naprawdę może być dla niej bardzo trudne starcie. Lizzy trenuje dłużej, ma naprawdę niezłe warunki do tego wszystkiego. Pokazała to właśnie ostatnio chociażby kopaniem tych high kicków, niezłymi uderzeniami. Ale nie byłbym w stanie zaryzykować, czy na przykład Lizzy wygra ten pojedynek przed czasem, no bo ostatnio była decyzja, w pierwszej walce przegrała, tak więc zobaczmy. Jeszcze raz, kurs na to, że Szeliga wygra w boksie to 2.65 i widzicie, mało osób na niego obstawia. Tutaj, jeżeli ktoś chce, to może sobie zagrać, że przez knockout, ale widzicie, to nie ma praktycznie żadnej różnicy, no wiadomo, że jak Szeliga wygra, no to raczej to będzie knockout, prawda? A drugi pojedynek to tak jak wspomniałem, Nafcia kontra Elizabeth. No i tutaj można się bawić, ale słuchajcie, tutaj naprawdę wiesz, czy może się wydarzyć, jeżeli już ten grał, że przez decyzję, ale nie wiemy, co potrafi Nafcia. Wiemy natomiast, że Lizzy
Jest młoda, już sobie dwa razy zawalczyła, nieźle się pokazała i ten kursik N15 podnosi nam tutaj zarobek z tej walki z 466 zł na 536 na tym kuponie. Kurs łączy to 3,05, a ja przypominam jak zawsze przy materiałach właśnie z Fejmu, że jeżeli założycie konto, bo jeszcze nie macie, macie powyżej 18 lat, to macie doskonały tutaj możliwość użycia kodu rejestracyjnego, kodu promocyjnego o nazwie Gramy 200, bo jeżeli przegracie z tym kodem, to te pieniądze, które tutaj byście przegrali, te na przykład 100, 150 czy 200 zł, jak w tym przypadku, do was wrócą. Czyli nic nie ryzykujecie, bo do was wrócą. A jak wygracie, to macie 536,80 zł z 200 zł. Tak więc ja polecam kod Grand 200, jeżeli macie powyżej 18, chcecie założyć konto albo ktoś z waszych znajomych bądź rodziny. A teraz, moi drodzy, wypatrujcie, praktycznie codziennie będą filmy. Trzymajcie się, hej!